Siemaneczko, jestem PBZM Games. Witam w Farming Dato 22. Jesteśmy na stypie, mamy 178 tysięcy na koncie. Dzisiaj, jak wspominałem, na odcinku, że sprzedajemy makronika. Przyszła ta pora w końcu na niego. Mógł go sprzedać. No trochę czasem na nim był. Już mniej więcej wam powiem, ale nie, mogę tu po prostu ustać i tu wam powiem, ile on z czasu był. 13 miesiące, całe 3 lata. 310 koni posiada ten makonnik. Zrobił 35 godzin, prawie 36 godzin. Ale dzisiaj musimy się z nim pożegnać. Mamy 315 tysięcy. Dzisiaj idziemy. Jak szaleć, to szaleć. 3 odcinki z rzędu. Jak nowe nabytki, to nowe nabytki. Lecimy po nowy ciągnik. Tak, miał być zostawiony ciągnik, żeby wam nie zemgać. Za tego niech będę miał być wymieniony. Ale dzisiaj mnie natknęło, żeby dzisiaj sobie iść i kupić. Dojca. Dojca, który wygląda w środku tak. I powiem szczerze, rewelacja. Czekam na tego dojca. Długo. Bardzo długo. Znacznie mi się podobał. Melpady jest zajebisty. Na szerokich raczkach, bez obciążników. Banny szybki. No i bierzemy w kolorze czarny. Chcemy tak? No bo ja. Więc czarny nasz byczek wlatuje. 336 koni. 26 koni mocniejszy i będzie testowany. Więc zobaczycie, jak to cudo będzie szedł. A poczekajcie, tylko chcę sobie wziąć jakąś ciekawą rejestrację. Aha, nie mogę tam przestawić. Tak, zmieniamy sobie. Dobra, to pierwsze, niech będzie taka. Jeśli tak, i bierzemy, kupujemy. Nie ma co się bawić. No myślę, że jest dość dobry za... Palimy maszynę, no kurwa, coś miód na moje uszy. Strasznie mi się dojce podobają. Być realnym i właśnie chciał takiego dojca jeszcze mieć. No wiadomo, mógłbym w oryginalnym wziąć, ale to jednak nie to samo. Dzisiaj jedziemy sobie orać po kukurydzy, która była cięta na kieszonkę. Jeszcze wam pokażę mniej więcej, ile miałem kieszonki zadanej, a powiem wam szczerze, jestem w ciężkim przeku, bo tam chyba 560 tysięcy litrów kieszonki. Ale teraz jest, po to mi właśnie chodziło, żeby kupić ciągnik, który będzie zapierniczał. 63 km na godzinę, no to już jest prędkość, to będzie do przyczepy samozbierającej, do przyczep właśnie, żeby w transporcie on sobie latał. No i teraz po prostu w ramach pierwszych testów polowych wziąć po prostu go na testy. No i w pługu. Trochę lżejsza robota, ale wiadomo. Pług 240 koni pług wymaga. A do ojca, wiecie, 336 na waszych kodach pływany. Ale myślę, że naprawdę fajnie to nie. Można powiedzieć, że w ciągu, nie wiem, 3 odcinków wydałem z bańkę. Nie wiem dokładnie, ale. No nie małe pieniądze, na pewno. Ponieważ... A, jeszcze szkanie mnie zjechało. A, dobra, zaraz. No szkanie zawsze dopiero skończyłem się szkanie praktycznie ciąć, więc... musicie wybaczyć. Więc ja sobie wezmę te szkanie ogarnę. I to jest wszystko na spontanie robione. Ten odcinek dzisiaj miał być w ogóle nie nagrywany. Ale, że... skończyłem jakąś tą kukurydzę ogarniać. No to... mówię, ruszamy z... robotą dalszą. A jest tej roboty jeszcze co nie miała, więc... no... tylko niech pacjent sobie leci, a ja sobie lecę do ojca. Tylko zobaczcie jedną rzecz. Mówię, że to jeszcze mogę sobie trochę bać się. Przeorać, bo chcę trochę powiększyć te pole przy okazji. Teraz bym dobrze, żeby trafił z szerokością, bo tego pola... chyba tak. Tam będzie dobrze. Przesunięcia to nie chcę, chcę na 0. No i tutaj chcę na 0.
8. Nie, nie tak. 0.8. I tak będzie ten dojt ustawiony. Gdzie wtedy nie miałem okazji. Czekajcie, czemu nie chce mi tworzyć? Dobra. Takie 15 lecimy. Wiadomo, trochę powinien mniej wolniej zawsze jechać. Ale już nie będziemy aż tak restrykcyjni. No tak, Deutz. Moim zdaniem fajny ciągnik. Niedoceniany w pewnym sensie w na tej serii. Długo omijałem te Deutze, ale właśnie przyszedł pora właśnie przepora na to, żeby zakupić. A myślę, że mi się spodoba także, no bo coś innego, bo zawsze mam czerwone ciągniki, jest jalonek oczywiście, czyli żądierek jest. No ale takiego ciągnika jeszcze nie posiadałem w mnie w arsenale. Mamy transporcie, ciężkie robocie, jak najbardziej tyle koni i szybka skrzynia, jak najbardziej powinna zdawać egzamin. No matko, teraz muszę jakoś racjonalnie podjechać, żeby tutaj lipy nie odwalił. Ja blisko nie podjeżdżał, wiadomo. Ale ma co robić, nie ma, tak? Mi na wino około, bo mi się nie kali. Bo i tak za długo będzie nie nagrał, bo 6 minut odcinka jest. Jestem aż w szoku, że tak to leci ten czas. Niemiłosiernie. A czemu mnie obudziło? Cyk. Puszczamy. A powinienem trochę wolno opuszczać, ale... Ale dobrze jest. Leci, no dojdź. Mówię, ile wydaliśmy? Muszę zobaczyć tak z ciekawości. Ile mniej więcej wydaliśmy na maszyny? New Holland, 107, nie pamiętam ile dokładnie. Więc patrzę, 10 tysięcy powiedzmy New Holland. 350, 400 tysięcy powiedzmy czekanie, czyli 600. No i tutaj daliśmy tak. No to z 800 tysięcy daliśmy za maszyny. No to nie jest mało moim zdaniem. No po prostu można powiedzieć, że oszalałem, tak? Przez pieniądze oszalałem, o, w takim sensie można powiedzieć, bo no, takie nabytki jeszcze trafnie wygląda. Nie wiem jak teraz będzie kontrastowo, bo trochę podać obniżyłem sobie jakość nagrywania z tego, znaczy nie jakość, tylko kontrast, bo ktoś napisał do mnie, że no słabo to wygląda. No i chciałem się posłuchać w pewnym sensie. I zbiłem trochę ten kontrast, mam nadzieję, że też nie będzie jakoś tam źle to wyglądało. Powiem szczerze, trochę ogarnianie było. A jeszcze miałem pokazać, to jeszcze chwilę. Pokazać wam, jak to wygląda z tą pyzmą. Bo pyzma też nie jest licha moim zdaniem. A to chwilę. Jeszcze sobie dojedziemy w tą z powrotem. Zobaczymy. Ale patrzcie, ma ciężko. Jednak ma ciężko. A dlaczego ja tutaj oram? Oram sobie, bo chcę mniej więcej po pojedzie jeszcze tutaj zastrzelić sobie tutaj pszenicę. Trochę tego zboża było więcej. U mnie na gospodarstwie. A myślę, że po pojedzie też powinno być fajnie. Miało być planach był. Nie, że tak, tylko co ja miało być. Ale stwierdziłem, że nie chcę tego pola też zbytnio marnować, powiedzmy. Więc w tym sezonie robimy za sobie tutaj zboże. Bo wiadomo, tego nie będę nagrywał, bo tego zboża nie będę chciał, bo jeśli mnie chyba zniczowali któryś tam rzędy odcinek z tego pola. Więc tylko robimy typowo orkę. Siew sobie zrobię poza odcinkiem biedak, które będzie trzeba robić wapno jeszcze. Trzeba będzie zrobić wapno i będzie trzeba porobić jeszcze parę rzeczy. Czyli jeszcze tam pewnie nawieść, coś w tym stylu, dopiero kombinować. Ale zobaczymy jak to tam finalnie wyjdzie. Ale mówię. No, luks robota. Mi się zdaje, że no, robotę będzie robił konkretno ten sprzęcik. A ile mogę maksymalnie jechać? Bo 18, nie, bo to przesada. Jeszcze 15 i tak już jest przesada, ale to jest farming, tak?
Jeśli coś mogę jechać szybciej, no to robimy. Tak, mówię, tutaj mamy pełno roboty. Pełno roboty, aż niemożliwie, można powiedzieć. Słuchajcie, ja patrzę, jak chcę zobaczyć wapno, czy to jesteś po Poltawie, jest na więzieniu. Aha, jest na więzieniu normalne. Poza oraniu na pewno nie będzie, czyli trochę tak. No, trzeba trochę będzie posztukować, tak powiem. Te roboty. Ale. No, pole jest trochę większy, nawet sporo się zwiększy, no bo tu parę przejazdów. No i prawdopodobnie. Teraz będzie zboże, zobaczymy co później będziemy siać. No jest teraz multum roboty, tutaj po zbożu będę chyba liczył zasiać sobie sorgo. Tutaj, no po sorgo to nie wiem czy tam później jest, nie wiem, może jakieś zboże czy coś w tym, owiec może. Nie wiem jak to wygląda podno zmiany sorgo, gdzie jest sorgo. O, jest rzepak, ziemniaki, sorgo. Sorgo siejemy w kwietniu. Ej, tu można by jeszcze... Sierpień, wrzesień. Ej, to po sorgo, bo można by tu tam zrobić rzepaczek z powrotem. Nie, rzepaczku tam nie było, teraz był zboże było, jak widziałem. Rzeczek trochę gubi z tym wszystkim. Też powiem wam szczerze, że miało być tutaj uprawiane bezorkowo. W sensie, nie, Renem, Gęboszem miało być uprawiane, ale mówię, nie, orka musi być. Bo coś ten Remken też w sumie stoi, tam to było kupione na sprzedaży. A teraz, tam też będzie robione, tylko to będzie zrobione po kukurydzy na ziarno, która jest. To tam trzeba będzie na pewno zrobić sobie tam bezorkowo, czy tym Gęboszem. Dobra, tak musimy zrobić. Cyk. No elegancko. Czekajcie, bo ja chciałem zobaczyć jedną rzecz. A ja to mam takiego mola dzisiaj użyłem. Tylko teraz nie wiem czy on jest... Czytuje się. Alt 0, nie. Coś tutaj... Nie mamy takiego fajnego miczka włączonego, ale nie, chyba go nie wyczytało. Zmiana frakcji tutaj chyba nie mam. A szkoda, bo fajnego moda znalazłem. Na kamerę, ale nie wiem, czy to mogę chyba w kamerę, może powinien może brać by w sklepie, ale może nie zwróciłem uwagi na to. Dobra, opuść. I lecimy dalej. Trochę mogę zamulać, bo tu dzisiaj jest mój drugi odcinek do nagrywek. Rano widzieliście... Nie. Mieliście Car for Sale'a. Wczoraj. A ja właśnie nagrywam praktycznie, można powiedzieć, jednego dnia. Bo może nadrobić, mam wsiadną kłosy teraz. Muszę podnagrywać trochę na zapas. Znaczy będę miał wsiadną kłosy. Jeśli to będziecie oglądać, będę w takcie. Wsiadną kłosów realnych. Jeszcze. Więc wolałem trochę sobie zrobić ewentualnie te do soboty chcę zrobić parę odcinków nagrać, bo mam nadzieję, że do soboty się raczej uwinę z tymi zielonokosami. I dlatego moja składnia też nie jest taka jaka powinna być, bo jeśli się liczę jeszcze nagrać jeszcze jeden odcinek, jeśli dobrze pójdzie, wiadomo rzucić teraz jeszcze kurna go zdążę rzucić z rana, co do czego dojdzie, ale już gorzej z nagraniem, tak? Nie chcę was zostawiać bez odcinku. Fajnie mi się w ogóle teraz nagrywa. Fajnie mi się jakoś tam te motka klei. Gatki może, mimo że no nie jest jakaś tam składnia ładna. Wiecie, mimo tego tematu jest takiego letniego. Ale staram się. Teraz tak, chcę jeszcze zobaczyć wyprzedaż, czy coś jeszcze konkretnego przyjął? Nie ma. Szkoda, bo się na jakiś kombajn nowy. Ale dobra. Na razie mamy to, co mamy. W sumie, ty, mamy tego kurna kombajna, teraz już takiego mniejszego kombajna, praktycznie już tu nie, to jest 10,5. Kurwa. Szczerze to tak już
Patrząc za scenarium, to zbytnio już wszystko kupił jakiś duży. To nie mamy tutaj do w kombajnach. A takiego kurna klesa tam co jest, no to bym chciał, wolałbym jakby wykupił już trochę większą część mapy. No ale muszę sobie pomyśleć, bo chcę Nikolanda sprzedać, bo już ja go długi sezon sprzedaję, ja go już nie sprzedałem jeszcze dawno. A następnie zima już musi być coś innego. Odświeżenie. Że wam się nie nudziło, no i mi też zarazem nie nudziło mi się granie i nagrywanie. Dobra, cyk. Obracamy. Lecimy. A, jeszcze miałem pokazać wam tą kieszonkę, jak tam wygląda sytuacja. Nie tam się jej udało naciąć, a powiem szczerze, że byłem trochę w szoku, jak to po części zobaczyłem. Ile tej odpowiedzi się udało ściąć? Poczekajcie, ja już się tepnę tutaj do makkornika. No maczkorniczka i 561 tysięcy litrów. Uniecione tak trochę nie za bardzo. No ale jakoś tam jest w miarę. Jeszcze dobić, wiadomo, muszę wrzucić ciągnik ręcznie. Co trochę jest no nierealne, ale mogę wam to pogadać, jeśli wiadomo jak to robić. No niestety teraz tak poganiać tak typowo, to trochę jest słabo, więc muszę sobie radzić jakoś. A też nie chcę co chwilę wjeżdżać, kombinować, tworzyć. No więc silos już jest zakryty, jak widzicie. No jest spora, bo było, szczerze powiem, tej kiszonki. Nie wiem, czy coś mi zostało tutaj. No, dobra, może zostało troszeczkę, kurna, jednak za mało podrzuciłem tutaj. Trudno, ale moje bydlaczki będą miały wystarczająco i tak paszy, mam nadzieję, na ten sezon zimowy. Czekajcie, bo ja tak tu nagram, a sobie chowa nie ustawiłem. O. Więc powiem szczerze, z tego pola takiego małego, zresztą takie małe, ale no, na duże też nie było w sumie patrząc, racjonalnie na moje pola. No to powiem szczerze, no ładnie oddała na kieszonkę. Myślałem, że jeszcze na ziarno zbiorę, ale jakoś tam mówię, unieść to wszystko w silos, żeby to miało jakoś ręce i nogi. No i się udało. Problemami, ale nigdy wiadomo, nie zawsze to ładnie wychodzi. Czy to w życiu rannym, czy to w farmingu, ale udało się to ładnie ogarnąć. Wiadomo, te rzucanie tego ciemnika na to PSM, wiadomo. Nie odpowiada mi tak samo, ale wiadomo, w życiu realnym trochę to inaczej wygląda, bo nie macie, przecież w życiu realnym nie ma czegoś takiego jak ugniatanie, tylko ugniecie cię na oko, tak? Czy na oko, może to powiedziałem, ugniecie cię dopóki nie siądzie pryzma, tak? A tutaj jednak trzeba patrzeć pod tym względem, że musi być 100% ubijanie. Więc no, czas jakoś radzić. No Jezu, to jest gra. Nie zawsze będzie człowiek grał typowo, realnie. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby wykupić mapę i zamknąć. Jakimi maszynami i tym wszystkim. Jakim dobytkiem. Zobaczymy wtedy. Ja jestem ciekawy, ile faktycznie po kupnie wszystkich pól, kupnie maszyn i później wiadomo, po sprzedaży, ile będziemy mieli pieniędzy na koncie. No, chciałbym to osiągnąć. Nie mówię, że do końca roku, bo za wolne tempo jest. Jeszcze, bo ja teraz się staram jak najczęściej nagrywać. No to widzicie, to jest jedna część wykupiona, tam się dało kupić, że tutaj, bo coś nowego, żeby to było tutaj kupić te wszystkie cztery pola, żeby później je połączyć. No, powiem wam tak. Zabawy, tu jest jeszcze na co najmniej tyle samo, co i te straszy, jakieś jeszcze 130 parę odcinków. Tak mi się zdaje, bo no, żeby tyle ogarnąć jeszcze, no to naprawdę tyle pól, tyle zasiewów. Wiadomo, że w późniejszych fazach, później to już będziemy mówić tak, że będziemy siać mniej upraw pod względem takim, że no po prostu mniej upraw, będziemy sprzedawać, powiedzmy, czy będziemy siać rzepaki, czy będziemy siać sobie soję,
i później będziemy je sprzedawać w większej ilości, żeby to też szybciej szło. No ale zobaczymy, wiecie, w głowie to co innego jest, a co innego będzie się nie nagrywało, tak? Ale marzy mi się tak wziąć jeszcze na koniec tej serii, jeśli potrwamy, a mam nadzieję, że dotrwamy gdzieś do wiosny, bo raczej tak myślę, że jeszcze będzie trwało. Więc powiem szczerze, do wiosny, jeśli ta seria będzie miała, to będzie najdłuższa. Wiadomo, z przerwą, z przerwami, bo zawsze będą przerwy. Tam, czy później, czy teraz, czy były, czy będą jeszcze, wiadomo, to jest nieuniknione. Ale patrząc, jeśli by się udało do mniej więcej, nie, to jest 2 lata już będzie Farming? Nie, rok czasu chyba, czy 2 lata już. 2 lata już będzie, przepraszam, 2 lata już będzie Farming, ja pierdolę, to leci. 2 lata będzie Farming, już, wiadomo. No to zostanie, powiedzmy, jeśli by się udało do wiosny zrobić, podejrzewam jeszcze po jakieś pół roku nagrywek jakiejś innej mapy. I będziemy mieli finito. No chyba, że naprawdę teraz będę cisnął bardziej Farminga, ale to musi być sezon zimowy. Powiedzmy, wiadomo, jeśli chodzi, jeśli ktoś jest w żargonie rolniczym, to wie, o co chodzi, jeśli chodzi o sezon zimowy. Trochę będzie tego czasu, może trochę będzie bardziej czasowy człowiek, można tak powiedzieć w pewnym sensie. I wtedy może będę starał się nagrywać tego Farminga jak najczęściej, żeby po prostu no, skończyć to i jeszcze jakąś serię zrobić. Bo tak naprawdę z Farminga to jest tylko ta seria jest, tak? Żadnej polskiej serii nie mam. Nie mam kształt 19, to liczyłem nawet reanimować, powiedzmy, w pewnym sensie reanimację robić. Ale to też z jednej strony cofać się sensu nie ma. Na razie mapki też dla mnie tak typowo na polską serię mapka jest tylko jedna. Czekam jeszcze na jakieś tam mody, możliwe, że coś ruszy bliżej zimy. A chyba, że bliżej zimy to może poczekamy jeszcze na te oryginalne DLC, które będzie, czyli tam nie wiem co to było za mapka, nie chcę teraz skłamać nazwy. Na tamtej mapce oryginalny z DLC będziemy sobie grać, nie wiem czy to było Zalesie, coś takiego, nie pamiętam już dokładnie. Aż tak w DLC-kach nie siedzę w tym wszystkim, mimo że nagrywam i powinienem się nim tym zajmować, ale wiadomo, że no, człowiek jakby się takimi rzeczami cały czas zajmował, to by czasu nie miał na życie prywatne, a też wiadomo, tutaj jest dla fanu. Może coś tam delikatnie się można teraz zarobić, ale to nie są takie, żeby uderzyć 100% w to, a zresztą przy produkcji, jeśli człowiek jest rolnikiem, już ma powiedzmy swoje lata, bo jest około 30 już, człowiek ma i nagrywa, no to bardziej dla fanu, tak, nie dla zarobku, czy człowiek otrzyma jeszcze czegoś innego, no żeby jak się już miała z tego, no to może coś innego by było, człowiek by poświęcał się cały czas. Może też by było, może będę miał inaczej, jeśli byłby światłowód. Żeby te odcinki były szybciej wydawane, bo montaż już tych filmików jest trzykrotnie szybszy. Komputer już tam jakoś tam sobie radzi. Dzisiaj akurat tak nagrywam, już założyłem sobie dzisiaj, zamówiłem sobie chłodzenie na dysk, bo mi się nagrzał. Teraz na szczęście mi się już nie przestał grzać. Zbił mi się ładnie temperaturki, bo powiem szczerze, na SSD-ku, na N2-ce czy mojej budowie, no to się kurwa mimo się nie grzał. Teraz bił mi się gdzieś temperatura z 15 stopni, to jest bagatelne sumy, tak? Sumy kurwa. Liczby, w sumie można powiedzieć. Bo teraz mam, nie wiem ile musiałem zobaczyć, ale przy SSD-ku mam teraz 39 stopni, co zawsze miałem około 70. Już ten dysk właśnie wariował, te nagrywki też tak przycinały to wszystko. Teraz wszystko fajnie. Myślę, że tak zostanie jak najlepiej, żeby ten komputer jeszcze posłużył mi rok czasu chociaż. A chciałbym, żeby jeszcze długo, długo posłużył, bo nie mam tego pacia na wymianę komputera, mimo że dużo czasu gadałem. A tym, ale wiadomo, jeśli ma się gospodarstwo, ma się ważniejsze rzeczy
do kupywania niż komputery. Może być tam jakieś delikatne modernizacje, ale jednak komputer też, żeby wyłożyć, to też trzeba 6-7 mieć. No. Bo powiedzmy, że jest, mam tego RTX 3050, to nie jest wcale, szczerze, na 2K nagrywam, wiadomo, symulator i tak dalej, nie jest to złą jakością, znaczy nie jest to zła patakata, tak? 10-60 przesiadłem się na RTX 3050, wiadomo, czy mogłem poczekać, poczekałem na 40-60, może lepiej wyszedł ten typ, ale nie mam tego złego, co mi na dobę nie wyszło. Jeśli kiedykolwiek będę miał jeszcze spalać kompa, czy kupywać, no to podejrzewam, że i tak ten komputer mój stary, powiedzmy tak zwany obecny, i tak zostanie raczej ze mną, bo wolałbym mieć dwa komputery, może to trochę brzmi kuriozalnie, no ale raczej bym wolał zostawić dwa komputery, nawet w takim sensie, że zostawiam sobie ten komputer, który mam do rzeczy związanych z gospodarstwem, czyli prowadzenie typowo hodowli, wiecie, inseminacji, kiedy co jak taka krowa była, kiedy się sprzedawało bydło, którego dnia, miesiąca, roku, tylko prowadzić na ten nowy, wtedy by był, hipotetycznie powiedzmy nowy, byłby na typowo nagrywanie, montowanie i wysyłanie, tak? Wiadomo, no bo trzeba będzie niedługo, pewnie odlać niedługo. Myślę, że tak, ja liczyłem tak szczerze. Jest teraz, by to iść, te Intel 14 generacji, 15 na wiosnę, 16 liczyłem. 16 liczyłem, bo prawdopodobnie piątka wtedy by miała już, jeśli się nie mylę, z tego co jakieś tam prawdopodobnie przycieki będą. A bynajmniej ja tak mam wrażenie, że Intel będą już miały i piątki, 24 rdzenie. I 32 wątki. Wiadomo, że tam będą, powiedzmy, rdzenie mocne, czyli P, będą prawdopodobnie 12 i 12 będzie E, czyli efficiency tych energooszczędnych. Nie wiem, tak tylko przypuszczam. No i 32 wątki, no to wtedy byłoby petarda, no bo lux, a chyba z tego co wiem, to Intel teraz będą chyba miały też możliwość, czy albo Ryzen, nie pamiętam dokładnie. Któryś model procesorów będzie miał taką możliwość, że jeśli macie dedykowaną i zintegrowaną kartę graficzną, no to będzie komputer, jeśli nie będzie obciążenia, będzie przerzucał sobie na zintegrowaną, żeby moc obliczeniową karty graficznej sobie obniżyć i zużycie prądu przy okazji, no to wiadomo. To by było petarda, czy tak coś by było, ale to zobaczymy prawdopodobnie już niedługo. Czyli za rokiem popatrząc, to jest to szybko leci czas, teraz szybko czas leci, więc się nie ma co dziwić. Moment, zaraz, zaczęliście już rok szkolny, zaraz się nie spojrzycie. Oczywiście ci co chodzi do szkoły, się nie spojrzą, jak już będą mieli ferie świąteczne, później ferie zimowe. Później święta wielkanocne i wakacje znowu, i tak cały czas. Naprawdę, szczerze. Mi tak pół na ten 2-3 zasadzie, tu już tak zleciały szybko, już naprawdę katastroficznie tu można powiedzieć. Człowiekowi czas leci. I bliżej te 30, tak chyba coraz szybciej i szybciej, a wiadomo, po 30 już człowiekowi będzie w ogóle leciał czas, tak że masakrycznie będzie się starzał, można powiedzieć. Powiem wam szczerze, jestem w szoku, że nam tak dużo poszło. Prawie pół pola jeszcze zdawaliśmy po połączeniu. Czaczek, jak to poszło ładnie. No dobra, to pytanie na godzinę, jednak to robotę robi, tak? Dobra, nie będę przedłużał odcinka. Moro, jeszcze mniej w planach, jeszcze nagranie, jeszcze jednego odcinka jest. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to czapkę w górę, komentarz, link za oglądanie i trzymajcie się na ten odcinek. Na razie. Cześć.